No, radio, Zgra, ale nie wiem po co oni te piosenki puszczają. Czy oni mają z tego jakieś fundusze? Czy oni z tego jakieś pieniądze mają? Warszawa to właściwie dobra jest dla cyganów. Wesoło, kolorowo, na Wochenende, przyjemnie, sympatycznie, poziomy takie, bareczki, restauracje, knajpeczki i interwencje policji co sekundę. No to gdzie tutaj oni będą Słowo Boże czytać? Coś jak ci Świadkowie Jehowy teraz kongres będą mieli w lipcu na stadionie Legii, to całkiem inny świat, nie pasuje to do tych knajpek, tych restauracji, tego wszystkiego. No i tej muzyki z Radia Z beznadziejnej zresztą. Ja mówię, co oni mają za biznes w tych piosenkach w Radiu Z? Albo Run Away, albo Uciekaj, albo coś innego śpiewa oceniającego, krytykującego. Takie jakieś nieprzyzwoitej treści piosenki, bo to na terenie polskim zachodnie piosenki to jak się mogą mieć, byle jak.